Dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia DNK z ostatnich 2 miesięcy. Tutaj są te produkty moje zużyte, no nie tylko z Oriflame'u. Jest ich całe takie nieduże pudełeczko. Stwierdziłam, że już czas, bo nie ma co gromadzić niestety śmieci. Tyle z kosmetyków i z produktu wellness wyprodukowała moja rodzina. Staram się ograniczyć do minimum, staram się używać jak najmniej tych produktów, ale no niestety niektóre produkty są niezbędne. Przesuwam i będę Wam pokazywać te produkty. Nie będę jakoś tak po kolei przedstawiać jakoś kategoriami, tylko co mi wpadnie w rękę, to będę pokazywać. Zacznę od cień. Taka seria z Lidla. Jest to mydełko w płynie jakiś czas temu. Już zużyte. Ja lubię te mydła z Lidla. Uważam, że to lepsze z mydeł na rynku. Niedrogie, bo chyba około 3 zł ono mnie kosztowało. W Oriflame niestety, ale mydła w płynie są drogie do rąk. I jeśli mam do wyboru tańszą opcję, nie gorszą, to wybieram tę opcję tańszą, polecam. Następny produkt po kolei to już Oriflame Love Nature. W katalogu raczej nie ma tego, takie owocowe mydełko. No całkiem niezłe, dosyć gęste, na długo mi starczało, bo ja naprawdę też staram się niewiele tego mydła używać. Jestem zadowolona z tego mydełka, aczkolwiek sam zapach nie za bardzo mi odpowiadał. Ja jednak zdecydowanie wolę jakieś takie morskie zapachy, a nie takie owocowe. To raczej mi z jedzeniem się kojarzy, więc raczej do tego nie wrócę. Mydełko do twarzy Optimals. Fajna jest ta pompka, podobała mi się, że jest ta pompka, wygodne opakowanie, ale cena dosyć, jak na takie mydełko do twarzy, bez promocji, to dosyć wysoka. Z promocją no, czasami za 9 zł można kupić, no i ja więcej za to mydło bym nie dała, więc w zależności od tego, jaka jest cena. Następnie Head & Shoulders, mydło, z którego korzysta moja cała rodzina. Najczęściej córka uwielbia to, ten szampon, nie mydło, tylko szampon. Uwielbia ten szampon, uważa, że jest jednym z lepszych. No ja akurat nie mam przekonania do tego szamponu z prostej przyczyny. To jest silnie myjący szampon i on powoduje, że mój kolor, bo ja mam farbowane włosy, no niestety, ale płowieje, więc ja osobom z malowanymi włosami to tego szamponu nie polecam, ale ogólnie dobry szampon. Następny produkt, który mi po kolei wpada, to krem do rąk nawilżający, taki z rumiankiem. To akurat z tego kremu korzystała moja córka. Kupiła drugie opakowanie, była bardzo zadowolona. Jakoś ona woli chyba te kosmetyki z Lidla, chętnie do nich sięga. Nie zabraniam. Tym bardziej, że on był jakiś niedrogi, 4 zł. Chyba coś koło tego, a 125 ml, więc cena atrakcyjna. Kolejny produkt, który mi wpada w rękę, to już seria Novage i to jest esencja tonizująca, taka produkt półpłynny, trochę gęsty, ale jestem bardzo zadowolona z tego produktu i na pewno do niego wrócę, bo on ładnie nawilża skórę. Powoduje, że pory są mniej widoczne, a ja mam skórę ze skłonnością do wysuszania się, a jednocześnie mam rozszerzone pory, bo kiedyś miałam cerę tłustą, więc ja myślę, że do tego produktu na pewno jeszcze sięgnę. Kolejny produkt to pasta ziołowa. Zamówiłam, bo w tym katalogu 17 była w promocji 9,99 w gazetce wyprzedażowej i to jest świetna pasta. Ona naprawdę tak, jak ktoś ma wrażliwe dziąsła czy skłonność do krwawienia, to ona taki ma charakter leczniczy też i naprawdę ja będę tę pastę zachwalać na bazie naturalnych produktów ziołowa. I warto do niej sięgnąć, jeśli jeszcze będzie w tej gazetce wyprzedażowej, będziecie mieli możliwość kupienia, to zachęcam.
Kolejny produkt to Milk Honey i to taka limitowana kolekcja. Przepiękny zapach, ojej, jak szkoda, że mi się skończył ten krem do ciała i rąk, 250 ml. No, słuchajcie, kolor, znaczy kolor, zapach, no i konsystencja tego kremu to bajka. Szkoda, że nie ma. I z tej samej serii mam zużyty właśnie olejek do ciała, też świetny, tylko że minus jest taki, że te drobinki, które miały tam być rozprowadzone na ciele, to niestety, ale zostały w buteleczce i nie mogłam z tego skorzystać w takiej, wiecie, pełnej okrasie, żeby moja skóra była jakaś taka bardzo, bardzo no taka złocista, więc to mi się nie sprawdziło, ale muszę powiedzieć, że mam takie osoby zamawiające z Oriflame, które ciągle jeszcze pytają mnie o ten olejek, bo one bardzo go lubiły, bo ze względu na to, że on się bardzo pięknie wchłaniał, dobrze się wchłaniał. Kolejny produkt to w tym razem jedno mydełko w płynie. Bardziej chyba jakoś korzystałam w tych miesiącach z mydełka w taką dużą butlę mam teraz Oriflame'u i częściej z tego korzystam do rąk, czasami albo do mycia pędzli, właśnie z tych mydeł korzystam, ale też wolę w płynie ostatnio, jakoś tak chyba mniej się brudzi umywalka, takie mam wrażenie, nie chcę mi się myć. No i mam trzy maseczki Love Nature z mango do włosów farbowanych, na bazie takich naturalnych produktów, owoców. I wszystko jest dobrze. Ja przed myciem włosów bardzo często nakładam na 2 godziny. One są takie, włosy są takie mięciutkie, błyszczące, ale minus jest taki, to opakowanie jest beznadziejne, ale korzystam, no bo za 2,50 kiedyś kupiłam chyba kilka tych maseczek, część oddałam, część sprzedałam, a jeszcze mi kilka zostało, więc korzystam. Sama maseczka jest dobra, gdyby nie opakowanie. Dalej mam krem do rąk, to jest jeden z lepszych kremów, on bardzo dobrze się wchłania i na dzień i na noc. To jest taki właśnie krem z kokosem, także kto lubi kokos, to i zapach będzie bardzo się podobał. Potem dobre dezodoranty, akurat tutaj Posses Man mąż używał, też podoba mu się i zapach. Antyperspiranty, więc zadowolony jest. Następnie mam takie już serii Age Revive, której już nie ma, tonik, to więc nie będę się rozpisywać, bo za bardzo już rozgadywać, bo za bardzo już tego nie można kupić, ale sam tonik dobry, jak i cała seria. Oczywiście nie mogło zabraknąć Tender Care'ka. Ja najczęściej, jak już mówiłam, do ust używam Tender Care'ki. Później mam taki spray utrwalający do fryzur. Nie jestem z niego zadowolona, więcej go nie kupię. On jest z witaminą B5 i taki utrwalający, odżywiający włosy, ale myślę, że on gdzieś tak chyba w cenie 14 zł go kupiłam. Myślę, że w tej cenie to można lepsze kupić produkty, więc ja do niego już na pewno nie sięgnę. No, w każdej firmie są buble, są byle co i są bardzo dobre produkty. Takim bardzo dobrym produktem jest Royal Velvet pod oczy. Świetny krem, dobrze nawilża oko, dosyć gęsty, na długo starcza. Ja będę na pewno sięgała do tego kremu i mam nadzieję, że Oriflame tego kremu nie wycofa szybciutko, tak jak niektóre produkty. Tutaj jeszcze używałam kapsułki, to był olejek, 5 olejków tutaj było w jednej kapsułce i to były takie intensywnie nawilżające kapsułki, serum 5 olejków, takie fioletowe. Dobrze mi się z tego produktu korzystało, jestem z niego zadowolona, ale też chyba okazyjnie czasami może się pojawić ten produkt, a tak to tego produktu już nie ma w ofercie Oriflame'u. Poza tym mam jeszcze, zużyłam Jordani Gold Essenza, przepiękne perfumy, pierwsze chyba perfumy Oriflame, zawierające nutę kwiatu pomarańczy. Jest to taki bardzo luksusowy zapach, jeśli mamy ochotę na trochę luksusu, to warto po ten zapach sięgnąć. Oprócz właśnie tego kwiatu pomarańczy mamy tutaj bergamotkę, cytrynę i mandarynkę. No i mi się ten zapach bardzo podoba, on jest bardzo trwały.
ubranie pachnie kilka dni, jeśli spryskamy jakiś sweterek, bluzeczkę. Nawet można pachnieć następnego dnia tym zapachem i wystarczy go niewiele, więc zapach naprawdę świetny i na pewno i jeszcze po ten zapach sięgnę. Nie daruję, bo bardzo mi się podoba. Poza tym zobaczcie, jaki jest piękny. Taka piękna buteleczka. To jest, to nakrętka jest pokryta 18-karatowym złotem, elementami oczywiście 18-karatowego złota. Butelka jest ciężka, masywna, no, piękna ozdoba każdej toaletki, więc ja to z tych produktów to chyba najbardziej byłam z tego zadowolona. Poza tym mam jeszcze takie batoniki proteinowe, ale nie kupiłam ich na razie, bo przyjadłam się już tymi, jestem tymi batonami, jestem łasuchem. I tak mi ten baton nie wystarcza, powiem Wam szczerze, że no był taki czas, że udało mi się z cukru zrezygnować, ale stwierdziłam, że jeszcze nie jestem na to gotowa i niestety lubię słodycze, ale cóż, no w każdym razie jedna ze zdrowszych przekąsek, jednak na razie chyba od niej odpocznę. Poza tym no mam wellnessy, jeszcze mój zestaw witamin, astaksantyna. To biorę astaksantynę, chyba mam dwa opakowania, bo jeden ten kubaczek na miesiąc, a dwa miesiące, to bo tutaj po 30 tabletek astaksantyny, omega 3 60 tabletek, więc na dwa miesiące i witaminy też 60 na dwa miesiące. To mój zestaw. O, jeszcze jednak jedno mam mydełko. To było takie czerwone, tamto niebieskie. Podobne te mydełka są do siebie. Tam leki. O, taki zapaszek, taki wiecie, bardzo subtelny, więc prawie niewyczuwalny, niewiele się różnią te zapachy, naprawdę subtelnie. Tutaj jeszcze miałam w zapasie takie maseczki Love Nature, tutaj z maliną, tutaj z kolei z figą, więc dobre maseczki. Ja jak wieczorem czasami robię peeling, to potem nakładam te maseczki, dobrze odżywiają skórę twarzy, więc z tego jestem też zadowolona. Dalej jeszcze mam ten pomarańczowy Tender Care. Dwa zużyłam, zobaczcie, na miesiąc jeden, to jeszcze w pudełeczku. Ten akurat chyba był tak ładnie zapakowany. Tak, klejnocik taki. To prawda plastikowy, no ale klejnocik, więc to tak wygląda. Płyn do higieny intymnej, Feminel, też lubię te płyny do higieny intymnej, one są dosyć gęste, starczają mi na długo, na bazie naturalnych produktów, więc polecam. Poza tym mam jeszcze bardzo dobry fit-up, taką maskę do stóp. Ja jako krem to traktowałam na noc, dosyć grubo nakładałam i dobrze odżywiało to mi przez noc skórę stóp, więc polecam. Jak będziecie mieli możliwość kupienia tego produktu, to w ślepo można kupować, on dobrze się sprawdza. Ja na pewno kupię jeszcze i sięgnę do tego produktu. Nawet chyba mam w zapasie, więc jak zużyję to, co teraz używam, te kremy, to na pewno skorzystam. Moje ulubione lakiery, takie rozświetlające, ten akurat taki połyskujący i ten z drobinkami zużyłam. Też dobre produkty, ja lubię takie. Teraz też zamówiłam w katalogu 17, taki nawierzchniowy, bo lubię. Jedyny minus to one się dosyć ciężko zmywają. No i jeszcze mam krem, mój ulubiony krem, Time Reversing. Bardzo lubię ten krem. Nie ma go już w katalogu, niestety, ale ja zrobiłam zapas, jak już wiedziałam, że jest no, ten krem wycofywany. Teraz to jest taki w tych seriach całych po 5 produktów i on w wyprzedażach czasami jest po 100 parę złotych. W wyprzedażach, no w promocji, bo tak on chyba 160 kosztuje i jak wiedziałam, że już nie będzie tego kremu, to zrobiłam sobie zapas. Ten akurat jest, to jest akurat krem na dzień. Ja go bardzo, bardzo lubię. Mam jeszcze jeden w zapasie, ale wiecie, tak trzymam na zimę i muszę powiedzieć, że on mi starczy nawet na 2-3 miesiące, ponieważ on jest tak gęsty i tak odżywczy, że spokojnie odrobinka tylko tego kremu mi wystarcza, żeby dobrze odżywić skórę. Napiszcie, który z tych produktów znacie, który z tych produktów napiszcie, no powiedzcie mi, napiszcie, który z tych produktów szczególnie lubicie, cenicie,
czy rzeczywiście to Odenko było Wam przydatne, który produkt najbardziej Wy polecacie. No i napiszcie mi koniecznie, czy tych produktów zużyła moja rodzina dużo, czy mało, bo nie wiem, porównajcie do siebie i dajcie znać, odezwijcie się. To na razie, cześć.